nowa aktualizacja w Stumble Guys już jest, a wraz z nią oczywiście nowy karnet, nowa waluta, nowa mapa, nowe skiny, czy właśnie oferty na te skiny. Oczywiście nowa emotka specjalna zmienia totalnie grę. Jeżeli obejrzysz ten odcinek do końca, to dowiesz się, jak zarobić nową walutę i jak zawsze wygrywać na nowej mapie, jak zdobyć naprawdę dużo żetonów, tych do zdolności. I jeżeli kupujesz cokolwiek w sklepie, to raz na dwa tygodnie wpisuj na końcu sklepu kod ABRA. Z góry bardzo dziękuję. Okej, nie ma to tamto ten tego. Update jest naprawdę ogromny, zaczynając od totalnie nowego Stumble Passa, w którym mamy mnóstwo żetonów potrzebnych nam do, uwaga, nowej zdolności Sticky Bomb. Można zakupić ją w sklepie, co oczywiście ja będę musiał zrobić, bo teraz mam ją zablokowaną. Ale popatrzcie, mamy nowe koło, 1% szans na specjalny skin Leash. Ale dodatkowo jest tutaj mityczny skin ten McBoimson, czy jakoś tak, to takie TNT z Minecrafta, chociaż ja nie mam szczęścia, przynajmniej w tym momencie. Ale żeby tego było mało, to popatrzcie, mamy tutaj jedną ofertę na Stumble Pass, Banana Maximus. Czy to jest mega grube? Mamy jednego skina za gemy, drugiego skina za gemy, trzeciego skina za gemy, czy nawet kroki, albo taką emotkę. To jest dziwne, że ona kosztuje aż 500, ale niech będzie. No i to jest przefantastyczne. Żetony chyba każdy chce mieć. Oczywiście żetony zdolności. No i do tego nowy sezon rankingówek, a to jest piękne, bo mamy tutaj nowe mapy. Popatrzcie, Bombardment, Bodbash, czy Shark Muda Triangle. Oj, będzie grane. Oraz nowe wydarzenie, czyli Stumble Rumble. Oczywiście nowa mapa, ta, którą pokazywałem na becie, że się klepiesz z innymi. Ja w razie co też Stumble Rumble mam w gierce niestandardowej. Napiszcie w komentarzach, czy wy też macie do tego dostęp, bo ja nie wiem. Ja natomiast chciałem teraz kupić Stumble Passa. Kosztuje nas to oczywiście 1200 klejnotów, ale wydaje mi się, że naprawdę warto. Popatrzcie na te skiny. Poza tym, który mi się akurat średnio pasuje, no to mamy kapibarę. Kurde, ej, to jest piękne. Oczywiście trzeba kupić poziomy tych przepustek i jako, że jest promka, no to weźmiemy na start sobie tych właśnie 20 poziomów, bo popatrzcie, tutaj kosztuje to 570, a tutaj nagle 300 klejnotów. Więc tak naprawdę to już 1500 klejnotów, można powiedzieć, że poszło, ale faktycznie tego Stumble Passa odblokowywać trzeba, bo jak nagram odcinek z kupowania emotki, no to ona się sama nie ulepszy, słuchajcie. No jednak na przykład tego jeszcze nie mamy wymaksowanego, a chciałbym mieć jeżyka wymaksowanego, dlatego te żetony się przydadzą. Okej, tak czy inaczej, odbieram sobie pierwsze kroki, Crimson Lightning, i one są naprawdę fajne. Natomiast widzowie, pamiętajcie, że jeżeli kupujecie cokolwiek, czy to emotkę, czy nowego Stumble Passa, czy nowe oferty, czyli właśnie to, czy chociażby to, to będę tak po ludzku wdzięczny, jeżeli wpiszecie kod ABRA. Mówimy oczywiście o kodzie do wpisania na samiutkim końcu sklepu. Z góry bardzo dziękuję. No dobra, kroczki prezentuje się w ten sposób i pamiętam, że na becie, jak je oglądaliśmy, to też mówiłem wow, ale one są ładne. No dobra, wszystko git, ale teraz odbieramy sobie 150 klejnotów i tutaj akurat bez beki to powiem, to jest mega spoko, bo faktycznie musimy dużo klejnotów wydać na karnet, ale sporo z nich do nas wraca, więc to nie jest taka totalnie pusta inwestycja, że wydajesz kasę, no nie, coś tam do ciebie wraca i ja osobiście to lubię. Te żetony zdolności, to, że przez karnet da się zdobywać te żetony zdolności, to też jest mega kozackie, bo ja nie za bardzo widzę inny sposób, żeby właśnie żetony zdolności mieć. No, ktoś z was pewnie powie, żeby kręcić tym kołem, no tak, ale no właśnie, a jeżeli nie ten błąd, to wypada coś innego. Okej, udało się zakręcić, ale zobaczmy, czy wylecą te właśnie żetony, czy jakaś inna rzecz, na przykład skórka, klejnoty. Ostatnio, słuchajcie, mieliśmy sporo szczęścia do tych żetonów, no i widzicie. Więc jednak ten karnet nie jest po nic. Odbieramy sobie to, w ogóle słuchajcie, to jest też ciekawe, popatrzcie na to, że w tym momencie mamy 3400 żetonów. Mogę zobaczyć, ile będzie przez cały karnet, no ale tutaj też trzeba pamiętać o tej ofercie. Jej olać nie można. Dobra, odbierzmy sobie pudełko z nagrodami, bo tutaj, słuchajcie, jest szansa na mityczną skórkę, ale nawet jak nie będzie mity... halo? Co? Nie dało mi skórki! Ej, znaczy pewnie dało, tylko nawet nie wiem co... Ej, poczekaj, o co tutaj chodzi w ogóle? Zresetowałem grę, jest to samo. Olać to pudełko, bo przed nami, słuchajcie, jest to Battle Bara, czyli kapibara. No fantastyczny jest ten skin. Ej, nikt nie może mi powiedzieć, że to jest zły skin. Wow, kapibarę każdy przecież kocha. I w ten sposób mamy jedną stronę odhaczoną, dlatego zobaczmy nową grę. No przeokrutnie mnie, słuchajcie, korci, żeby kręcić tym kołem, albo żeby kupić już tą zdolność, ale to muszę zostawić na kolejny kanał,
kanał, czyli Abra Games. Dobra, ja się naprawdę, słuchajcie, jaram. Pamiętam, jak grałem w to na becie i grałem w to na becie zarówno samemu, jak i z moją dziewczyną Juli, to mówiłem, o wow, jak tutaj będą gracze, a nie tylko boty, to będzie naprawdę przegenialna gierka. Więc zobaczmy, słuchajcie, sprawdźmy, czy aby na pewno. Zauważyłem, słuchajcie, że mamy tutaj dwa etapy, czyli oczywiście jest to jakby półfinał i jest tutaj też, słuchajcie, finał. Trzeba będzie uważać, dlatego że ci ludzie na pewno nie są totalnymi bałwaniarzami, co nie? Odpadło niby tutaj trzech już ludzi, więc to naprawdę, słuchajcie, trzeba się postarać, żeby już mieć zero tych serc, ale ja i tak, słuchajcie, byłbym tutaj, no, ostrożny, co nie? Żeby patrzeć, co tu się po prostu odwala. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, typa, którego możemy właśnie podbić. Okej, ten z kolei mnie tutaj podbił, ale ja tego wywalam. Dobra, i widzę, że, słuchajcie, tutaj opcja spamowania też może, słuchajcie, nie być po prostu najlepsza, tylko właśnie podchodzenie i uderzanie tak pojedynczo tych typów, po prostu jakby w plecy, no nie? Coś w ten deseń. Dobra, sześć osób już tutaj odpadło. Ja mam, słuchajcie, młotek, więc oczywiście jak najbardziej teraz mogę tak podejść, mogę właśnie ich tutaj powywalać. Dobra. Okej, uciekam sobie kawałek dalej. No i tak, tutaj zaraz oczywiście zniknie nam podłoga, więc trzeba się, słuchajcie, skupić. Okej, sam tutaj, słuchajcie, zostałem wywalony, ale jeszcze żyję. Patrzcie, mam full serc, co nie? Więc powiedziałbym, że jest nawet całkiem nieźle. Teraz typa chyba wywaliłem. Oj, nie wiem, czy akurat do jakby już na ziemię, czy, słuchajcie, jeszcze nie, ale o kurde, tutaj to sam praktycznie odpadłem. Dobra, ja mam full życia, więc jest spoczko, słuchajcie. Powiedziałbym, że jest naprawdę całkiem sensownie. Dobra, mogę sobie tutaj przejechać i ich pozrzucać. Okej, zrzuciłem chyba jakiegoś typa akurat, ale też nie dam sobie ręki uciąć. Okej, 16, na 16 odpadło. Nie straciłem żadnego serca, więc powiedziałbym, że spoko. Ja mam tą przewagę, że ja w tą grę grałem na becie, a kiedy nagrywam ten film, to update wyszedł dosłownie 10 minut temu, więc moi przeciwnicy jeszcze nie mieli szans, aby nabyć tutaj doświadczenie. Ktoś powie, że to trochę nie fair, z drugiej strony, słuchajcie, no za dwie gierki już każdy będzie miał tutaj doświadczenie, plus ja też wcale nie jestem jakimś mega pro, żeby nie było, co nie? Więc słuchajcie, starajmy się i po prostu próbujmy nie ginąć. Dobra, tak czy inaczej, najfajniejszą taktyką, słuchajcie, okej, on ma tutaj kij, to tak nie za bardzo chce się z nim w tym momencie klepać. Okej, bo wiecie, z tym kijem to zawsze, słuchajcie, trochę lipa, ale w tym momencie też ja mam tutaj kija. Okej, właśnie go, słuchajcie, wywaliłem. O, odpadł! Odpadł, no, że stracił serce przeze mnie, więc pięknie, słuchajcie, piękna historia. Okej, tak jak mówię, spamowanie nie do końca tutaj, słuchajcie, idealnie działa. Ja to testowałem właśnie już na becie, że jak spamujesz, to jakby wszystko spoko, ale dużo więcej efektu będzie, jeżeli właśnie się skupisz na jednym, na przykład, kolesiu, czy na kilku kolesiach obok siebie i wtedy zaczniesz ich po prostu klepać. Dobra, wezmę sobie młot, słuchajcie, wezmę sobie młot, bo to zawsze, słuchajcie, jest dobre rozwiązanie. Dobra, widzicie, można tak podejść, ich powywalać, ale jeszcze, słuchajcie, nikt nie odpadł, co nie? Więc naprawdę, słuchajcie, dość ciekawie. Naprawdę powiedziałbym, że dość ciekawie. Okej. Oni już widzę, że tracą tutaj serduszka. Okej, dobra. Wchodzę tutaj, słuchajcie. Dawaj tego młota i wywalamy ich, słuchajcie, wywalamy. Okej, chyba kolejnego zrzuciłem, słuchajcie, na ziemię. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc powiedziałbym, że całkiem spoko. Dobra, uratowane i to najważniejsze, bo naprawdę tutaj, słuchajcie, było przez chwilę grubo. Dobra, tutaj się chłopaki biją, ale ja uciekam. Dwie osoby, słuchajcie, odpadły. Spoczko. Najbardziej to bym chyba, wiecie co, uważał na kij baseballowy, bo jak on mnie tutaj wybije, słuchajcie, bardzo daleko, to będę miał, słuchajcie, totalną lipę. Patrzcie, czy ja mogę sobie na przykład tutaj chillować? W sumie tego nie wiem, ale zgarnę sobie właśnie kij baseballowy. Okej, wywaliłem typa. Nice, to było, słuchajcie, mega dobre. Naprawdę widać, że ja tą gierkę ogarniam przez to, że po prostu na tej becie grałem, co nie? Ale zaraz serio, ci wszyscy ludzie też się nauczą i już wcale nie będę miał aż tak łatwo, nie? Kompletnie, słuchajcie, tak nie będzie. Dobra, pół. Okej, tego typa wywalam. No i widzicie, właśnie wpadł. Totalnie, słuchajcie, nagle wpadł, nie? Pół. Dobra. Okej, idealnie uratowane, słuchajcie. I oni tutaj, niektórzy, właśnie mają, słuchajcie, po jedno serce. Na przykład ten typ miał jedno serce i go właśnie wywaliłem. Tutaj pół. Dobra. Ta kapibara też mnie tutaj wywala. I pół. Dobra. Spoko. Patrzcie, zostało nas naprawdę mało w tym momencie, no nie? Dobra, o kurde, on ma jakąś mega koks pięść. Nie wiem, słuchajcie, co ona robi. Naprawdę, nie mam kompletnie pojęcia, ale słuchajcie, ja ją próbuję zgarnąć. Nie wiem, słuchajcie, co ona robi. O kurde. Ej, co to jest w ogóle za rzecz? Yo, ty, masakra. Ona jest jakimś takim przyspieszaczem jakby? Ty, naprawdę nie wiem. Ej, patrz, jak ona wywala. Dobra, słuchajcie, zostałem sam z tym typem w tym momencie. I ja mam jeszcze trzy serca. Słuchajcie, on ma dwa. Aha, jest ich jeszcze, słuchajcie, dwóch. Ale dobra, pół. Dobra, wywalam go, słuchajcie, znowu. Ej, czegoś takiego to ja nie widziałem na tej gierce akurat. Dobra, pół. Nie! Sam na własną głupotę spadłem, słuchajcie, szkoda. Ale mam jeszcze dwa serca. I teraz, słuchajcie, muszę to wziąć. Muszę. Co? Ej, dobra, to było akurat porąbane. Nie będę ukrywał, słuchajcie, zostałem sam na sam z typem, nie? Sam na sam, słuchajcie, teraz jestem, dobra. Dobra, pół. Dobra, okej, dostał. Czy ja dzięki temu wygram? Nie! On ostatkiem sił tutaj został. Dobra, uratowałem się. Wygram to. Nice!
Nice! Pierwsza gierka tutaj i pierwsza wygrana. Ale widzieliście, jaka dobra jest ta rozgrywka. Dobra, to jest akurat wyjątkowo ciekawe. Dostaję, słuchajcie, nową walutę. Popatrzcie, co nie? Natomiast zauważcie, to jest masakra. W tym sklepie, słuchajcie, no, dobra, bardzo... O, akurat klucze zdolności, to dziękuję. To za to dziękuję. Ale popatrzcie, te oferty nagle są za tą walutę. A dosłownie na początku tego odcinka były jeszcze za klejnoty. Ja, jakby, czekaj, co? Dobra, ja wszystko rozumiem. Ja faktycznie tego troszeczkę tutaj wlatuję, no bo zauważcie jedną rzecz. Ja tutaj przecież odbierając te rzeczy też będę zaraz odbierał nową walutę. Ale jak to jest możliwe, że 5 minut temu mogłem kupić to za klejnoty? I szkoda, że tego nie zrobiłem, bo nie wiem, czy będę w stanie dobić aż 6500. Tutaj 4000, 2,5, 1200, to bym olał pewnie i to bym, słuchajcie, za 2000. Nie jestem przekonany. Mega szkoda, słuchajcie. Naprawdę mega szkoda. Mogłem zczytować tą grę i serio odebrać to za klejnoty. No ale, no, trudno. Jedziemy dalej. Żetony zdolności. 3500, słuchajcie, więc no, rośnie ta liczba. Naprawdę, słuchajcie, zauważcie, ta liczba rośnie, co nie? 6950 już ma. Omega, jak ja już chcę mieć tą emotkę. Przecież to jest masakra, ja muszę ją mieć. Ale odblokowujemy sobie dalej. Klejnoty. 50 klejnotów, tak naprawdę w tym momencie. 300 kasków, więc już możemy, słuchajcie, gdybyśmy bardzo chcieli, to moglibyśmy, słuchajcie, kupić sobie właśnie tego unicorna, ale ja raczej będę zbierał na to, bo te kroki też są mega dobre. Ja uważam, że naprawdę one super wyglądają, ale jednak żetony zdolności to żetony zdolności. Ja ich potrzebuję jak najwięcej. W sumie to już mam ich tyle, że mógłbym na przykład ulepszyć tą piłeczkę, ale pozostawię to na emotkę epicką Sticky Bomb. Dobra, no to dawaj, Smooth Wiggle sobie odbierzemy, jak najbardziej. Można sobie to wyposażyć, dlaczego by nie. I mamy kolejną stronę, słuchajcie. Tutaj mamy Bones, czyli kroki kości. Są to, słuchajcie, zwykłe kroki. Dawno nie widziałem zwykłych kroków, ale jak najbardziej... Oj, nie ta zakładka, jak najbardziej, słuchajcie, pokaż mi to. No, śmieszne są. Ja nie mówię, że one są złe, naprawdę są spoko. I lecimy dalej, bo są kolejne żetony zdolności, więc naprawdę super. Mamy kolejne klejnoty, widzicie, te klejnoty znowu wracają. Oczywiście, zaraz trzeba będzie kupić te przepustki, co nie, i tak dalej, ale no, jednak trochę tego wraca. Tutaj 50, tutaj 50 było, tam było przecież 50, 150 na start, co nie? Więc jakby spoko. Klucze zdolności, no właśnie, w tym momencie mi się nie przydadzą, bo ja mam wszystko poza tą nową emotką, a ją się da zdobyć na razie tylko kupując ją, więc jakby, no kurczę, dość dziwna sytuacja. Żetony zdolności po raz 55000 dzisiaj, ale już jest ich prawie 12000, więc nie? Nie narzekam. No i kolejne kroki, słuchajcie. Takie kroki Marsa. Weźmy je, weźmy je. Jak one wyglądają? Pokaż mi to, wariać. Ty. Przecież ja je wziąłem. Dobra, teraz biorę ich, użyj i są naprawdę spoko. Czyli trzecia strona jest odhaczona, ale my lecimy teraz, słuchajcie, popatrzcie. Trzeba niestety kupić kolejne poziomy przepustek i nie ma tutaj zniżki. Więc kupię na razie, słuchajcie, 10 poziomów. Halo, czy mogę to kupić? Okej, dziękuję. 10 poziomów jak najbardziej mogę sobie kupić, ale warto też pamiętać o tym, że grając w gry też mogę dostawać te właśnie poziomy. Więc weźmy to, come at me, to sobie zostawię. Odbieram sobie żetony zdolności i uwaga, wezmę sobie tą Rinę, dokładnie tak, wyposaż. I w sumie to zagrajmy nią, ale o misjach też nie można zapominać. Popatrzcie, właśnie misje dały mi teraz kolejne te jakby przepustki. I żeby tego było mało, to zaraz będę miał jeszcze żetony. Tylko właśnie muszę zagrać jeszcze jedną grę. Dobra, mamy znowu Stumble Rumble. I tak jak poprzednią gierkę udało mi się wygrać, tak teraz może być trochę trudniej. Skibidi Alanek tutaj, słuchajcie, z nami jest. No to na niego trzeba, słuchajcie, będzie uważać. Dobra, mamy tutaj ten key baseballowy, więc o tyle spoko, słuchajcie. I co? Oczywiście bierzemy tą moją taktykę, że raczej nie spamujemy, tylko fokusujemy się na jakiejś tam jednej osobie, na przykład, czy dwóch. I powinno, słuchajcie, być git. Dobra, o, całe szczęście, że tutaj akurat się uchroniłem, bo to, słuchajcie, wcale nie musiało się tak dobrze dla mnie skończyć. Okej, trzeba naprawdę, słuchajcie, szybko reagować. Jak szybko zareagujesz, to jesteś nawet wtedy safe, no nie? I teraz tak, słuchajcie, ja sobie uciekam. Uciekam zdecydowanie. Jedna osoba tutaj odpadła i będę patrzył, słuchajcie, co tu się dzieje. Będę właśnie obserwował. Okej, na przykład widzę, że tutaj jest jakiś pojedynczy typo. Czy tam z tyłu, słuchajcie, jest jakiś pojedynczy typo. I właśnie tutaj, słuchajcie, będziemy. O! Czy to nie był ten Skibidi Alanek? Ej, to mógł być Skibidi Alanek akurat. Tu jest Skibidi Alanek! Dobra, dobra, pow. O, widzicie? I ratując się, słuchajcie, jeszcze w dodatku wywalamy jakiegoś typa randomowo, co nie? To jest kozackie. Dobra, tutaj bym akurat skoczył, słuchajcie, na ten kij, ale nie mam. Nie mam, mam, słuchajcie, teraz już zero użyć, więc znowu możemy, słuchajcie, sobie spionkować. Okej, wywaliliśmy typa już na amen. Kolejnego wywaliłem na amen, więc całkiem, słuchajcie, pięknie. Dobra, i tutaj, słuchajcie, biorę sobie młota. Młot, słuchajcie, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, pał, 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 pał. Dobra, 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 dobra. Okej, tutaj, słuchajcie, wywalamy tego typa. Można by, słuchajcie, spróbować go, czy na przykład
przykład tego można by spróbować. Dobrze, no i wypadł, no i wypadł, słuchajcie. Pięknie, dobra, no to jazda, słuchajcie. Okej, okej, dość sprawnie to poszło, też nie straciłem żadnego życia akurat tutaj w półfinale. Ale zobaczymy, jak będzie zaraz. Pozostajemy ze Ski Bididididi. Ski Bidi Sigma, pomnij. No, niezłe sobie niki ustawiają. Ski Bidi Toilet gonił mnie. Mógłby sobie ktoś taki ustawić nick, ale to by było za długie. To ktoś mógłby sobie ustawić Ski Bidi Toilet, a na przykład jakiś jego ziomek, duo partner, nick goni mnie, coś takiego. I byście stali obok siebie i mielibyście Ski Bidi Toilet goni mnie. Piękne by to było, słuchajcie, piękne. Dobra, już ktoś odpadł, więc bardzo spoko dla mnie akurat, bo nie żebym narzekał, co nie, ale niech sobie tutaj właśnie pouciekają ci ludzie. Dla mnie to wiadomo, na sam plus. Okej, okay, tutaj słuchajcie, jest młotek. O, dobra, dobra, udało się, słuchajcie, go zgarnąć, ale ja uciekam sobie kawałeczek dalej, bo jednak, słuchajcie, muszę uważać na tych typów. Dobra, 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 dobra. Póki na środku, słuchajcie, jeszcze nie ma tych klocków tak totalnie pustych, porozwalanych za dużo, to raczej taki młotek też za dużo nie zrobi. Ale zaraz, słuchajcie, będzie oczywiście tych klocków coraz mniej i wtedy, słuchajcie, już to robi dobrą robotę, co nie? Naprawdę to może, słuchajcie, zrobić totalne spustoszenie, więc jak dla mnie spoko. Dobra, robię sobie tutaj młotek. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ło, tutaj to ledwo przetrwałem. Okej, okay, dobra. Jest, słuchajcie, git, dobra, wywalam tego typa. I tutaj, słuchajcie, i tutaj, pa, 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 pa. Dobra, spoko. Spoko, 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 spoko. Dwie osoby odpadły, a ja jeszcze mam, słuchajcie, full życia. Więc naprawdę mi się to w tym momencie podoba. Okej, okay, poczyluję sobie tutaj. Chwilę, słuchajcie, zobaczę, co tu się dzieje. Czy ktoś do mnie tutaj podejdzie? Okej, okay. On chciał mnie tutaj górą, ale nie ma tak łatwo, nie, 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 nie. Skibidi Alanek, Skibidi Alanek. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I słuchajcie, znowu młota odpalamy. O, odpalamy młota, bo tego typa bym właśnie wywalił. Okej, okay, on jeszcze tu jest, słuchajcie. On jeszcze tu, co on tu jeszcze robi? Dobra, 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 wywalamy ich, okej, okay. Dobra, teraz to dość nieźle ktoś tam wyrwał, ale Skibidi Alanek, słuchajcie, to jest potencjalnie chyba mój największy, najcięższy przeciwnik, bo on, słuchajcie, naprawdę tutaj nieźle gra. Ciekawe, czy to widz, jeżeli tak, to oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie Alanka, ale nie wiemy, czy to w sumie widz, nie? Dobra, 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 dobra. Zmienię sobie, słuchajcie, ajajaj, chciałem ten kij baseballowy, bo słuchajcie, mam tylko jedno użycie młota, co nie? To tak nie za dużo można powiedzieć, słuchajcie, naprawdę nie za dużo. Okej, okay, tutaj, słuchajcie, zgość, dobra. Pop, pop, pop. Okej, okay, dobra, jest git. Jest git, dobra, pu. Dobra, on ma tą mega koks 5. Kurde, no to słuchajcie, z nim będą tutaj tarapaty trochę, co nie? Ale spoko, spoko, spoko. Dobra, 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 dobra. Skibidi Alanek, Skibidi Alanek stracił życie. Dobra, okej, okay, ja sobie teraz zgarnąłem tą pięść. I teraz, słuchajcie, jestem w miarę safe, dobra, pu. Okej, okay, wywaliłem go. Jest git, Skibidi Alanek jeszcze żyje. Jeszcze żyje, dobra, pu. Nie, no kurde, no i teraz to na własne życzenie sobie, słuchajcie, to straciłem tak naprawdę. Totalnie, słuchajcie, na własną głupotę. Bo to jakby troszeczkę nas daje do przodu, co nie? Okej, tutaj, słuchajcie, wywaliłem typa, ale czy on to przeżyje? Chyba przeżyje. Nie, ty, przeżył czy nie? Oj, nie wiem, czy stracił życie w końcu czy nie. Naprawdę, słuchajcie, tego nie wiem, ale... Okej, gość ma teraz pięść, więc słuchajcie, na niego trzeba uważać. I teraz tak, oni mają, słuchajcie, mało życia. Dobra, 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 dobra. Ja się tutaj, słuchajcie, od tego obronię jeszcze. Dobra, okej, spoko. Spoko, 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 spoko. Zostałem, słuchajcie, sam z nim. Dobra. Dobra. Okej. Okay. I pół. Aja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 j. Dobra. Dobra, pół. Nie. Już za późno, już nie miałem jak się uratować od tego całego, no nie? Całej tej sytuacji. Dobra, słuchajcie. To trzeba będzie zrobić tak i trzeba będzie, słuchajcie, go chyba tutaj próbować młotkiem walnąć. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Spoko. Ej, Skibidi Alanek, ale w ogóle patrzcie, że jak ja wyczułem, że Skibidi Alanek jest naszym największym, że tak powiem, problemem. Pozdrawiam, naprawdę dobry gracz. Ale udaje nam się wygrać. No i widzicie, leci kolejna przepustka, więc całkiem, słuchajcie, spoko. Ale ja bym chciał, słuchajcie, zobaczyć, ile dostaje. O, właśnie, odbierz. Dostaję 120 koronek i nic wie... A, jak blisko do kolejnej. Czy nie koronek, tylko oni to kask nazywają chyba, no nie? Patrzcie, mamy prawie 1000. Mega szybko się to zbiera. No, w takim razie, słuchajcie, możemy cisnąć dalej z naszym Stumble Passem. Mamy tutaj żetonów Stumble trochę, mamy tutaj żetonów zdolności jeszcze trochę. I popatrzcie, 300 kasków. No to powiem ty szczerze, że naprawdę dość szybko to poszło, bo w tym momencie kasków mamy 1080. Ja zasłaniam to kamerką, ale za naprawdę dosłownie chwilę będziemy w stanie odebrać sobie to. A, to jest bardzo ważna rzecz. O, dobra, to na sam koniec zostaje nam jeszcze ten skin Fyr. Czy jakkolwiek to wytłumaczyć? Nie wiem, chyba Fyr bym powiedział i tak. Co to znaczy, nie wiem. Ale jest misyjka, słuchajcie, jest misyjka, która daje nam znowu żetony. Kurde, ej, czekajcie, my na początek odcinka mieliśmy 2000 żetonów. A teraz, słuchajcie, mamy ich 17 000. Więc co wy byście zrobili na moim miejscu? No bo ja na przykład, słuchajcie, jestem za tym, aby wymaksowywać, słuchajcie, te emotki jak najbardziej.
bardziej. Mógłbym sobie tego jeżyka wymaksować, on by mi się bardzo szybko odnawiał. No ale ta sticky bomba też jest ciekawa. Zwłaszcza, że pierwsze etapy kupienia, słuchajcie, tych nowych jakby emotek, a raczej ulepszenia ich, będą raczej tanie, prawda? No właśnie, popatrzcie, kolejne żetony zdolności tutaj wjeżdżają, 3500. Kolejne kaski tutaj wjeżdżają, 150. Bilety turniejowe to akurat tam na razie olać, co nie, bo ja w tym momencie nie robię turniejów, ale żetony zdolności, po raz kolejny. Dodatkowo, słuchajcie, pudełko, okej, kupię to. I zobaczmy, czy tym razem dostanę to pudełko. O, działa. Poprzednio nie zadziałało, no ale dobra, to jest drop z tego pudełka, nieźle. To jeszcze nie jest koniec żetonu, a już jest ich ponad 21 tysięcy. Więc na kanale Abra Games kupuję tą emotkę i troluję ludzi na trybie rankingowym. A ty wpisuj kod Abra w sklepie.